Cześć, siemanko kochani, z tej strony Julia, a to nowy kanał, Lazurowa Rodzinka. Cześć, siemanko, witajcie kochani. W tym tygodniu się jeszcze nie widziałam z wami, a już jest wtorek. No tak nie może być, nie nagrywałam przez dwa dni, co to się stało? No więc, dzisiaj wam trochę ponagrywam, będziecie widzieć moją twarz przez większą część tego dnia. Bo się ogarnęłam i w ogóle dzisiaj sobie tak trochę poszalałam, zrobiłam kreskę artystyczną eyelinerem białym, więc tym bardziej wam się pochwalę, jak mi to wyszło. I teraz tak, jak zwykle jesteśmy w samochodzie, jak możecie zobaczyć, ja już jestem ubrana w koszulkę na ramionczka, ponieważ u nas jest pewnie z 30 parę stopni. Także u nas już jest po prostu lato na całego, pełną parą, słońce, zero chmur, dosłownie zero chmur, jest całe niebo niebieściutkie, więc tylko tak naprawdę fajnie by było leżeć plackiem, się opalać, nic więcej nie robić, ale my wybrałyśmy się w podróż prędzej do sklepów. Musimy dzisiaj zaliczyć trzy sklepy i to są raczej nasze takie dosyć często odwiedzane przez nas sklepy. Tak, stałe punkty, ponieważ jedziemy do sklepu ogrodniczego, później jedziemy do sklepu, w którym oddajemy nasze paczuszki do wysłania i trzeci sklep to jest Intermarché, w którym zrobimy zakupy takie po prostu do domu jedzeniowe. Dojechałyśmy już do sklepu z kwiatuszkami. No i ja niestety ostatnio znowu musiałam się pożegnać z jednym z moich kwiatów, ale to tylko dlatego, że niestety, ale w moim pokoju teraz jest za mało światła. Więc postanowiłam, że kupię sobie lampę specjalną do właśnie doświetlania roślin i wtedy dopiero kupię sobie takie rośliny, jakie miałam wcześniej, czyli kupię sobie fitonie. Tu jest akurat bardzo dużo różnych opcji kolorystycznych właśnie fitonie, więc na pewno coś sobie z tego wybiorę. I też, co mi się bardzo podoba, to jest ten kwiatuszek. Syngonium neon, nie wiem, czy to tak się nazywa po polsku, ale one też są bardzo, bardzo ładne i kiedy już kupię sobie tą moją magiczną lampę, to właśnie takiego kwiata kupię i jedną fitonię. Ale te też są fajne, tylko że mają bardzo ciemne liście, a ja jednak idę w taki odcień różowy. O, jest też mój kwiatek, tylko on już jest u mnie trochę większy i on też będzie bardzo fajnie wyglądał pod lampą, ponieważ zrobi się bardziej fioletowy. Chyba róż. Tego wam nigdy nie pokazywałam, ale w naszym sklepie ogrodniczym są też zwierzątka i na przykład tutaj mamy kury. Cześć, kury! Siema, kury! Pewnie wam ciepło, no widzę właśnie, że tamta tak oddycha z otwartym dzióbkiem, pewnie jest wam bardzo ciepło tutaj, no nie? Wszystkie tak sobie mniej więcej siedzą w cieniu, na szczęście nie są w słońcu, ale pewnie też jest im tutaj ciepło. Na szczęście mają dużo wody, mają ziarenka i czekają, jak ktoś się kupi. A tutaj obok też są kury. Ale tu są inne kury, zobaczcie, tu są takie szare i białe. Tamte dwie jak sobie śpią tam w kącie, fajnie, nawet nie wiem czy je widać, ojejku, jakie fajne. O, a ta jedna kicha chyba. No kichło, no zdrowie, kuro. Też mają taki właśnie tutaj zbiornik z wodą i tam mają zbiornik z jedzonkiem. No jeszcze muszę wam pokazać te kury. Nie wiem, czy je dobrze widać, ale one są takie puszyste. Kompletnie się na kurach nie znam, więc wam nie powiem, co to jest za odmiana kury. Ale one są po prostu tak puszyste. Ojejku, one wyglądają jak jakieś pluszaki. No są cudowne. Też oczywiście są takie zwierzątka, na przykład żabki. Tak jak tutaj widzicie śmieszną żabkę. Tutaj też jest taka fajna żabcia. Pod spodem nie wiem co jest, czy jest jakiś wąż, czy co. O, a tu są na przykład patyczaki. Wszędzie są patyczaki, tam jest na ścianie. Wyglądają po prostu jak gałązki, a to są normalne zwierzątka. A ciekawe co tutaj jest. Nie wiem, nie widzę, pewnie jest gdzieś schowane.
W naszym sklepie ogrodniczym, tak jak widzieliście, są nie tylko typowo rzeczy ogrodnicze, ale też są zwierzęce rzeczy, produkty dla zwierząt. I dzisiaj kupiłyśmy nowy drapak dla kotów, ponieważ nasz stary drapak jest bardzo duży. My już go raz zmniejszaliśmy, ale tak naprawdę to już nasze koty z niego w ogóle nie korzystają, w sensie z tej części takiej do leżenia, tylko i wyłącznie właśnie używały takich dwóch części do drapania. I właśnie taki drapak znalazłyśmy w ogrodniczym. I teraz muszę go skręcić. I tak wygląda gotowy drapak. Jest dużo mniejszy od tego poprzedniego, ale wydaje mi się, że będzie tak samo przydatny jak tamten. Cześć, siemanko, witajcie kochani. Dzisiaj jest środa i chciałam Wam pokazać bardzo fajną stronę. Wspominałam już też o kanale na YouTube, który nazywa się Kulo. I ja od moich rodziców na Dzień Dziecka, mimo tego, że już nie mam 10 lat, tylko troszkę więcej, to i tak nadal dostaję prezenty na Dzień Dziecka. I dostałam od nich kurs, który bardzo chciałam. To jest kurs online odnośnie robienia po prostu paznokci, stylizacji paznokci. I ja akurat wybrałam sobie kurs taki dla początkujących, bardzo początkujących, mimo tego, że ja za taką bardzo początkującą raczej się nie uważam. Ale chciałam zacząć naprawdę od podstaw, więc wybrałam sobie kurs manikir hybrydowy na sobie. I właśnie chciałam Wam pokazać, jak ta strona wygląda i bardzo serdecznie Wam polecić kursy właśnie prowadzone przez Edytę. Jak widzicie, już właśnie sobie weszłam na tą stronę. Możecie się zarejestrować lub zalogować, jeżeli już macie konto. No i tak, tutaj mogę Wam pokazać coś fajnego, czyli na przykład aktualne promocje. Bardzo Wam polecam właśnie wybierać sobie Wasze pierwsze kursy z promocji, po prostu z kursów, które właśnie teraz są na promocjach, ponieważ takim sposobem możecie też zobaczyć, jak to wygląda i czy coś takiego Wam pasuje, czy potraficie się uczyć właśnie z takich filmów po prostu, bo to są filmy nagrane przez Edytę, w których ona wszystko bardzo dokładnie tłumaczy, pokazuje, jak co zrobić, ma bardzo fajne takie tipy i takie swoje, bym powiedziała, różne śmieszne nawet często powiedzonka i bardzo fajnie się tego ogląda. I na przykład teraz widzę, że na promocji jest bardzo dużo kursów z różnymi chyba wzorkami, bo to jest właśnie na przykład mehendi, to są takie wzorki typowo właśnie indyjskie, indyjski klimat. Jest cute animals, czyli słodkie zwierzątka. Są jakieś pewnie pejzaże. Tutaj pod spodem widziałam perfekcyjny French i na przykład zobaczcie, perfekcyjny French teraz na promocji kosztuje niecałe 60 zł. To moim zdaniem nie jest dużo za kurs, który jest naprawdę bardzo fajnie nagrany i bardzo fajnie jest wszystko wytłumaczone i pokazane. Tutaj możecie też zobaczyć, że na przykład wartość tego kursu wynosi 770 zł, a to tak jakby oznacza to, że Edyta tyle, bym powiedziała, tyle poświęciła, tyle ona sama wydała na swoje kursy, ponieważ ona też się wcześniej kiedyś szkoliła, tyle kosztują wszystkie jej produkty, tyle kosztuje jej na przykład zestaw kamer do nagrywania tych kursów, ponieważ one nie są nagrywane tylko i wyłącznie jednym aparatem. Jest tam wiele ujęć, są specjalne lampy, które Wam wszystko super oświetlają i wtedy wszystko bardzo dobrze widać. I normalnie ten kurs kosztuje 197 zł, a teraz jest na promocji, więc te promocje są naprawdę czadowe i Wam bardzo, bardzo, bardzo polecam. Ja wzięłam sobie kurs hybrydowy, zaraz Wam go pokażę. No i dobrze, kiedy ja już się zalogowałam, to tutaj właśnie możecie zobaczyć moje kursy
I jest tutaj właśnie manikir hybrydowy na sobie. A też jeszcze zapomniałam Wam dodać, że są różne opcje. Ja wybrałam opcję szafirową i to jest ta opcja najtańsza. W tej opcji jest po prostu tylko i wyłącznie nauka, taka bardzo prywatna, czyli jak sobie samemu robicie paznokcie i nie wykonujecie tego na nikim innym, tylko na sobie, chyba że tam na waszej bliskiej rodzinie. I nie potrzebujecie żadnego dyplomu albo certyfikatu, to wtedy możecie wziąć sobie tą najtańszą opcję. Ale w momencie, kiedy chcecie na przykład iść do salonu i zacząć pracę w tym zawodzie, to już wtedy będziecie potrzebować jakiegoś dyplomu albo certyfikatu. Więc wtedy te kursy są droższe, nie dużo droższe, no ale jednak droższe. No ale macie wtedy certyfikat lub dyplom ze swoim nazwiskiem, z podpisem Edyty oczywiście, że wszystkiego się bardzo dobrze nauczyliście, bo ona to też oczywiście sprawdza. Wysyłacie jej zdjęcia swoich prac, jak robicie paznokcie w trakcie, przed, w trakcie i po. Ogólnie trzeba każdy, tak jakby każdy krok sfotografować. Wtedy wysyłacie jej zdjęcia i ona już wtedy Wam mówi, czy jest coś do poprawy, czy nie, i wtedy dostajecie swój certyfikat. I ja mogę tylko wejść i Wam pokazać, jak to wygląda, że są właśnie różne analizy dla osób z opcją Diamond i tutaj są wszystkie już filmy, czyli czego się nauczymy, produkty, teoria, później jest praktyka. I tutaj jeszcze taki dodatek, czyli analizy i sekcja Q&A, gdzie możemy zadawać różne pytania. Cześć kochani, dzisiaj jesteśmy znowu na zakupach, a dzisiaj jest już czwartek i tym razem jesteśmy w Leroy Merlin. Szukałyśmy rolety do pokoju do rodziców, ale nie było takiego wymiaru jak chciałyśmy. I teraz też szukamy takich jakby donic, ale drewnianych, a nie plastikowych, ale niestety takich tutaj nie ma. Jak widzicie, u nas jest już tak ciepło, że musieliśmy wyjąć kołdry z poszewek i po prostu śpimy pod samymi poszewkami. Cześć, siemanko, witajcie kochani w piątek i dzisiaj nadszedł czas na zupę. To jest taka, bym powiedziała, śmieciówko-krupnik. Są tu warzywa, fasolka, groszek, marchewka, trochę cebuli tu też chyba jest i ziemniaczki i ryż. I tak naprawdę to tyle, więc taka, powiedzmy, śmieciówko krupnik. Ostatnio wspominałam, że na naszym krzaczku pomidorowym jest bardzo dużo pomidorków, ale wszystkie są zielone i nie ma żadnego czerwonego, ale na szczęście teraz niedawno się to zmieniło i mój tata dzisiaj wypatrzył naszego pierwszego czerwonego pomidorka. Może jeszcze nie jest do końca czerwony, ale już nabiera kolorów, więc bardzo fajnie i nie mogę się doczekać, jak będzie ich troszkę więcej i będę mogła nareszcie spróbować, jak smakują nasze pomidorki. I jeszcze też nie wiem, czy pamiętacie, ale mamy też tutaj różne krzaki owocowe, tylko niestety one nie szaleją tak jak nasz krzaczek z pomidorkami. I na przykład na porzeczce wyrósł nam tylko jeden owoc, jak możecie zobaczyć. Ta czerwona kuleczka to jest jedna jedyna porzeczka, która jest na naszym krzaczku. I chyba już przez pewien czas nie pokazywałam Wam, jak wygląda u nas jabłonka. No i jak widzicie, ma coraz więcej liści. Na razie chyba nie rośnie do góry za bardzo, ale pojawia się na niej coraz więcej listków, więc to jest chyba dobry znak.
No i niestety ten sukulent, którego Wam kiedyś pokazywałam, nadal wygląda tak, jak wyglądał wcześniej, czyli widać, że niby ma jakieś takie pączki kwiatków, ale niestety tych kwiatków na razie nie ma. Ale za to widzę, że ten obok tutaj też już ma na górze chyba jakieś zalążki kwiatków, więc też będzie kwitł. I tak samo ten z tyłu też tam widzę jakiegoś malutkiego różowego kwiatuszka, więc może on zakwitnie jako pierwszy. Jak widzicie, tutaj praca wre. Dzisiaj jest sobota i mój tata będzie właśnie obudowywał ten gabaryt. No i będziemy zmieniać tutaj podłogę. Każdy z nas ma dzisiaj swoje zadania do wykonania. I moim zadaniem jest na przykład pomalowanie tych kątowników na taki kolor brązowy i też odświeżenie tego naszego mebla, ponieważ jak widzicie, tutaj się trochę z niego farba starła, więc później będę malowała go na biało. Po całym dniu pracy tak wygląda teraz podłoga w naszej łazience. Więc tak wygląda podłoga, a tutaj mamy geberyt. Oczywiście geberytu jako geberytu jeszcze nie ma, ale on zaraz zawiśnie. No ale dzisiaj właśnie mój tata to wszystko, te płytki tutaj położył, wszystko poskręcał, pomontował, poprzyklejał i teraz tutaj zawiśnie geberyt. I pewnie w następnym vlogu już zobaczycie efekt końcowy z meblami i z wszystkim.